Meksyk. To tutaj w ciągu ostatnich 13 lat zamordowano 71 lokalnych dziennikarzy i fotoreporterów. 15 porwano. 46 razy z bronią w ręku atakowano siedziby redakcji. Większość zabitych była wcześniej uprowadzona i torturowana. Regina Martinez była osobą bardzo szanowaną. Wiedziała dużo o życiu politycznym, o osobach publicznych i ich związkach lub przypuszczalnych związkach z przestępczością, więc była niewygodną dziennikarką. Regina Martinez Perez była Indianką, miała 11 rodzeństwa. Od dziecka marzyła, aby zostać dziennikarką. Realizowała swoje marzenie, spędzając sen z oczu wielu miejscowym politykom. Pisała do kilku lokalnych gazet. Zginęła wczesnym rankiem 28 kwietnia 2012 roku w Jalapie. Znaleziono ją uduszoną w domu. Miała 49 lat. Kiedy dojechałem na miejsce, pamiętam, że reporterzy byli bardzo przybici. Zobaczyłem dom otoczony przez policjantów i agentów dochodzeniowych. Wydawało nam się, że to duża przesada, bo niby mówiło się o samobójstwie. Potem pojawiło się wojsko. Rozmawialiśmy wtedy z sąsiadami. Było już jasne, że Regina Martinez została zamordowana. Okazało się, że ciało miało ślady brutalnego pobicia. Przychody Meksyku z przemytu narkotyków do USA są wyższe niż z handlu ropą. Kartele opanowały cały kraj. Są brutalne i bezwzględne. Ginie każdy, kto stanie na drodze ich interesów. Jalapa, stolica stanu Veracruz. Wysoko na liście szczególnie niebezpiecznych rejonów Meksyku. Wojna dwóch karteli o kontrolę nad szlakiem narkotykowym do USA przez Zatokę Meksykańską zbiera krwawe żniwo. Dwa miesiące po śmierci Reginy Martinez ginie kolejny dziennikarz. Victor Manuel Baez. Pracował w Diario de Jalapa, w tej samej lokalnej gazecie, z którą współpracowała Regina Martinez. Tu na ulicy za oknem znaleźliśmy jego makabrycznie okaleczone ciało. Miał na torsie jakieś napisy z ostrzeżeniem dla nas. Wiktora Manuela Baeza porwano 13 czerwca 2012 roku, gdy wracał z pracy. Trzech uzbrojonych mężczyzn wciągnęło go do furgonetki. Doświadczony 49-letni dziennikarz od lat zajmował się sprawami kryminalnymi. Wiktor Baez był bardzo dyskretną osobą, na dystans. Prawie nie mówił o sytuacji, w jakiej się znajdował, ani co czuł. Był bardzo zamknięty w sobie, prawie się nie odzywał. Nie wiemy, kto mógł to zrobić i muszę przyznać, że nie ważymy się nawet tego dochodzić. Strach o siebie i rodziny towarzyszy lokalnym dziennikarzom w Meksyku każdego dnia. Bardziej niż śmierci boją się porwania. Był dziennikarzem w jednej z gazet o największym nakładzie w Tabasco. Jakieś 2-3 lata temu zatrzymano parę osób i jedna z nich zeznała, że ugotowała mojego kuzyna. Ugotować to słowo, którego używają przestępcy. Oznacza, że osoba została wrzucona do beczki po benzynie wypełnionej kwasem. Rodolfo Rincón Taracena miał 54 lata. Był dziennikarzem śledczym w Tabasco Oy, lokalnym dzienniku ukazującym się na terenie południowo-wschodniego Meksyku. Ostatnio był widziany, gdy 20 stycznia 2007 roku około 20 opuszczał redakcję gazety. Veracruz, portowe miasto Meksyku. Tu rozpoczyna się jeden z głównych lądowych szlaków narkotykowych do USA. W ciągu ostatnich 10 lat zginęło w tym stanie 14 dziennikarzy. Notiver, lokalna gazeta Veracruz, straciła 6 pracowników. Redakcja znajduje się zaledwie 2 przecznice od portu. Ze względów bezpieczeństwa nikt z reporterów nie godzi się na rozmowy przed kamerą. Notiver cieszy się teraz największą popularnością wśród tutejszych gazet. Sprzedaje się dobrze. Tylko że wcześniej publikował wszystkie informacje, a teraz już nie. Teraz we wszystkich gazetach wiadomości są mocno ograniczane. To z obawy, bo wielu reporterów zabito. Miguel Ángel López Velasco, 55-letni zastępca redaktora naczelnego Notivera. Nad ranem 20 czerwca 2011 roku grupa zamaskowanych mężczyzn włamała się do jego domu w centrum Veracruz. Velasco zginął z żoną i synem, 20-letnim fotoreporterem gazety. Ze strachu początkowo żaden zakład pogrzebowy nie chciał zorganizować pożegnania ofiarom morderstwa. O tym pogrzebie było głośno, bo to był dziennikarz z długim stażem pracy, bardzo przejrzysty. Zrobił karierę, miał uznanie w gronie dziennikarzy, więc jego zabójstwo było bardzo napiętnowane.
Na pogrzebie było dużo ludzi i też bardzo dużo ochrony. Guerrero. Na samą myśl o tym miejscu ciarki przebiegają po plecach mieszkańcom stolicy Meksyku. Trudno się dziwić, bo informacje o kolejnych zabójstwach w tym stanie docierają tu codziennie. Przez Guerrero prowadzi drugi, największy szlak narkotykowy do USA. O kontrolę nad nim walczą aż trzy konkurencyjne kartele. Każdy chce się wykazać większym okrucieństwem. Kartele chętnie widziałyby swoje ofiary na prasowych okładkach. W Guerrero zabili już 8 dziennikarzy. Jesteśmy kompletnie bezbronni. Nie mamy hełmu, ani kamizelki kuloodpornej, ani broni. Naszą jedyną bronią jest dyktafon, notes i długopis. W dzisiejszych czasach telefon komórkowy, który służy też do robienia zdjęć i nagrywania. Syn chciał być dziennikarzem. Pracował w Sol de Acapulco, miał też własną gazetę. Sprzedawał ją tu, w Coyuca. Był bardzo lubiany, bardzo go tu wszyscy szanowali. Jego syn, mój wnuk, który był policjantem, mówił mu, że bycie dziennikarzem jest niebezpieczne, że powinien przynajmniej nosić pistolet, a on odpowiadał nie. 28 czerwca 2010 roku do kafejki internetowej w Coyuca de Benitez, małym miasteczku, wszedł zamaskowany, uzbrojony mężczyzna. Zastrzelił małżeństwo, po czym niezatrzymywany przez nikogo wyszedł. To stąd dziennikarz Juan Francisco Rodriguez najczęściej wysyłał teksty do swojej redakcji w Acapulco. Zabili go. Chciał pomagać ludziom. Sam był z bardzo ubogiej rodziny, wiedział, co to znaczy. Ataki na budynki redakcji to w Meksyku także sposób na zastraszanie lokalnych dziennikarzy. 10 listopada 2010 roku pod redakcję El Sur, lokalnej gazety w Acapulco, podjechały dwie ciężarówki. Na szczęście była prawie 23, kiedy większość reporterów już skończyła pracę. Pracownik nocnej zmiany zorientował się. Kiedy usłyszał hałas przy drzwiach, zawiadomił kolegów. Ukryli się. Nikt nie został ranny. Napastnicy wylali benzynę w lobby i strzelając próbowali podpalić budynek. Milenio, jeden z największych meksykańskich dzienników, korzysta ze współpracowników lokalnych rozsianych po całym kraju. Przygotowywałem reportaże na temat polityki i nagle zorientowałem się, że to już nie polityka, a przemyt narkotyków. Rodolfo Montes z 22-letnim stażem pracy należy do wąskiej grupy stołecznych dziennikarzy, którzy doświadczyli przemocy. Byłem w Veracruz, kiedy dotarła do mnie informacja o porwaniu żony. Została wrzucona do auta i przez cały dzień przekazywana z samochodu do samochodu. Wieczorem uwolniono ją. Na ochotne usłyszała: powiedz temu skurwysynowi, żeby się uciszył. Kilka lat później w stanie Michoacán przygotowywał reportaż o nowej trasie przemytu narkotykowego. Napadli go podczas pracy. Pobili mnie kolbą pistoletu. Tutaj było szyte. I tutaj. I tu na czole. Ostatnio, gdy jechał samochodem do Juarez, zatrzymany został z grupą dziennikarzy przez kilku uzbrojonych, zamaskowanych ludzi. Potajemnie nagrywał ich telefonem komórkowym. Na szczęście nie zauważyli, że rejestruje obraz. Jesienią 2010 roku Diario de Juarez, lokalna gazeta ukazująca się nad rzeką Rio Grande, na swojej okładce opublikowała dramatyczny apel do bossów karteli narkotykowych. Prosiła o wytyczne, co gazeta może publikować, aby w przyszłości nie tracić swoich dziennikarzy. Wcześniej od kul zginęło dwóch jej reporterów. Autocenzura staje się jedynym sposobem ochrony. Niemało mediów wprost ogłosiło: już nie będziemy publikować niczego związanego z przestępczością zorganizowaną. Nie twierdzę, że wszystkie media chcą się uciszyć, ale też nie chcą być ofiarami ataków. Nie ma innych opcji, więc uciekają się do autocenzury. Dlaczego w Meksyku giną lokalni dziennikarze? Dlatego, że w trakcie śledztwa trafili na trop powiązań między przestępczością zorganizowaną a władzą. Kiedy mówię władza, mam na myśli funkcjonariuszy od policjantów drogówki aż po najwyższe szczeble. Pozostaje nam Boże błogosławieństwo. Ty się nie liczysz. Jeśli będziesz się wtrącał, to my będziemy także przeciwko tobie. Albo cię wsadzimy do więzienia, albo cię zabijemy. Z
Zdjęcia, scenariusz i reżyseria Jurek Jurecki. Montaż Tomasz Skowroński. Tłumaczenie Karolina Pasionek. Czytał Paweł Straszewski.